Cześć, w tym odcinku zadanie 23, 24 już było. Naftalen. Narysować wzory półstrukturalne lub uproszczone dwóch izomerów. No to może ponumerujemy sobie tutaj. Nie wiem, czy wiecie, jak to się numeruje, także może ponumeruję. 1, 2, 3, 4. Ten węgiel oznaczamy jako 4A. Tutaj nie może być żadnego podstawnika, gdyż ten węgiel nie ma żadnych wodorów. Czyli ten będzie 5, 6, 7, 8, no i analogicznie 8A. O, oczywiście, możemy to ponumerować też symbolami greckimi, tak? Greckimi, bo tak. Alfa, 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 beta, beta, beta i beta. Czyli będziemy mieli podstawniki tutaj, jeżeli chodzi o izomery, i tutaj. Wtedy będą dwie różne wersje i to mają być monochloropochodnych. Czyli mają być tak, monochloropochodne, czyli co, chlor, napiszemy sobie tutaj i tutaj. Wtedy mamy jeden alfa, drugi beta, no i to tyle. Idziemy dalej, monochlorowanie naftalenu jest przykładem reakcji. No to sam naftalen jest elektrofilem. Jest to reakcja substytucji, reakcja wymiany. No i co, naftalen jest elektrofilem w tej reakcji, więc elektrofilowego. No i do pierścieni przyłączamy halogeny z użyciem dokładnie tego katalizatora. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że czajcie bazę. Cześć! Znowu zbiera się komitet. Odpowiada on za emocje jadowite.